Cześć dla tych wszystkich, co chcą się dowiedzieć, ile w naszych wyrobach jest soli i pekosoli i dlaczego mają tak niski współczynnik słoności, bo sól i pekosól jest używana tylko i wyłącznie do zakonserwowania produktu, a nie po to, żeby zwiększyć jego masę. A jednym ze sposobów jest zwiększenie struktury mięsa po to, żeby ta sól i pekosól mogła te wszystkie zakamarki dotrzeć. I oczywiście idzie to teraz do leżakowania. I tak codziennie. Trzymajcie się.